Echo, witajcie w Cyfie 6, Juliusz Cezar Rzym i kolejne Turki, 91 będzie za chwilę. Ja tutaj sobie oczywiście zgodnie z planem pomyślałem, gdzie miasta chciałbym założyć. I wyszło na to, że jednak tutaj nie jest to oczywiście optymalne ze względu na obszary mieszkalne, których po prostu będzie brakować właśnie no, na tych polach, na których oznaczyłem miasta, ale... takie pole daje plus jeden obszar mieszkalny, natomiast no, to jest tylko jeden, wiadomo, zawsze coś, ale jednak tylko jeden. Wolę natomiast tutaj ze względu na pola, które są wokół, stąd po prostu szybciej sięgnę te pola ważne. Sięgnę też to żelazo. Kamienie tak czy siak będę chciał pod Rzym przyporządkować, ale stąd mam fajne zasięgi. Stąd natomiast, myślałem też tutaj, ale tak jak mówię, to bym chciał, żeby miał Rzym. Natomiast z tego pola, tu gdzie jestem, tu jest tylko plus jeden, to by było plus trzy, bo to jezioro, słodka woda, ale stąd sięgnę te pola, sięgnę też te pszenice stąd. No i lepiej to wygląda. Z kolei tutaj, jak dam znów na tundrze, tak w środku, bez wody, bez obszarów mieszkalnych, to sięgnę i te perły, i te ryby, i te ryby, i te ryby, i te zwierzynę. Także tak mi się najbardziej jednak podoba. Bo tak to myślałem o jakimś mieście tutaj, albo tutaj. Chociaż od biedy tutaj, czemu ja tu nie chcę? Czekajcie, czekajcie. Tu? Nie no, tu mogę przecież. No trochę szkoda tego lasu oczywiście, ale od biedy tu mogę. No ale to znowu to będą trzy pola, tu szybciej sięgnę te. No tak czy siak we wszystkich tych miastach będę robił porty, tam też są obszary mieszkalne. Będę oczywiście do tych miast dawał gubernatorów, a oni też z salą audiencyjną, którą niebawem będę robił, też będą dawali obszary mieszkalne. Osiedlówka już tak stosunkowo niedaleko, także damy radę. No to może jednak tutaj z tego sobie zrobię biznesową przy portowej taką fajną. Albo tu portową, a tu biznesową. Miałbym las. Bo tutaj nie ma aż tak dużo tych fajnych pól też. No bo to jednak taki subpolarny region, tundra. Czyli generalnie bieda. Jeśli chodzi o rozwój. Jeszcze późno te miasta założone, ale pozbyliśmy się tych barbów tutaj. Czerwonej hołoty, jak ich nazywam. Więc teraz możemy iść tam miasto zakładać. I z uwagi na to, że mam odpowiednią ilość mieszkańców, to mogę też kolejne dzielnie robić. I chciałbym zblokować ich koszt. A więc... albo tutaj wojskową, żeby więcej tych punktów produkcji było. Z koszar, stajni i tak dalej. Albo biznesową i mieć szlak handlowy. Dobra. Jakie to drogie. Ale stać mi, zróbmy tę biznesową. Będzie szlak handlowy. To będzie fajne pole. I zblokujmy. Z tym, że będziemy chyba robili osadnika. Kolejnego. Zaraz zobaczymy jeszcze. No i tutaj. Tutaj podobnie. Wypadałoby już zakolejkować dzielnie. Tu pewnie będzie ta przemysłowa. Będą dwa takie kamieniołomy, więc będzie plus dwa. Tu tam pewnie kiedyś biznesową. Tu myślałem o wojskowej, żeby zblokować oczywiście Francuzików, którzy no są naszym jedynym sąsiadem, a więc jedynym wrogiem na tym etapie gry. Także te dwa pola wypadałoby kupić, tutaj wojskową klepnąć. Tak sobie myślę, bo to już klepnięte. To się będzie robić, tylko że będę musiał kupić dwa pola. To i to. Scout. No dobra. Może tak być, może tak być. Te rezerwaty też mogłyby być niegłupie. Bo one też obszary mieszkalne dają. I tam w tej tundrze być może by się to sprawdziło. Jeszcze będziemy kombinować. W pierwszej kolejności idę zakładać te miasto tutaj. I chyba jednak tu szybciej te srebro zgarnę. Na tym mi zależy. Pohandlowałem. Kupiłem luksus. Od Kaśki właśnie. Oho, Rider. Do Lyonu. Powiem wam, że fajnie by było,
tę drogę tu zrobić. A najlepiej by było tu zrobić drogę, bo jak będę atakował kiedyś ten Lion, to właśnie tędy. To już 2-2, cholera. No przydałoby się to 2-2. Kiedy ja się będę bił? Nie wiem. Ale wezmę do Lionu. Zróbmy tę drogę. Niech tu będzie piękna droga. A jak ona mnie będzie atakować, no to spoko. Nie mam nic przeciwko. Poeci znowu. Z niewiadomych przyczyn nie piszą. Jednostek robił nie będę czy będę? Nie będę czy będę? No nic innego mi jakoś tak nie potrzeba. Dobra, to niech wisi. Spoko loko. Gdzieże znowu? A, to ci. Okej, spoko. Nie mam z tym problemu żadnego najmniejszego. Złagodzenie już. No spoko. A, bo tam jest ta wielka łaźnia, no tak. I to też tak działa. Tu musi być gdzieś miasto. Patrzcie, to zaleje. Dlatego tu wziąłem tę dzielnicę wojskową, bo tu jeszcze coś będę pyrgał. Chociaż w Lyon by fajnie było walić, mieć trzy pola zasięgu, jakiś bombard z balonem na przykład. Tu walić. Ale to mało prawdopodobne, raczej będę podchodził na dwa. Okej, i ostatnią akcyjką, cóż ja chciałem tutaj zrobić? Coś fajnego by można było palnąć. Ale cóż takiego. Tutaj będę w końcu... Nie no, zaporę to muszę zrobić. Zaporę to absolutnie muszę zrobić, bo... będzie mi zalewało. A, będę te łaźnie chciał tu też chyba wybudować. Więc warto by to było wykarczować. A, i tutaj te dobra, kamyki zróbmy. I w pierwszej kolejności to miasto. Bo ono najciekawsze chyba będzie. Tak mi się wydaje. Aha, konie chce ode mnie. Nie, to koni to jej sprzedawał nie będę, jak już kiedyś mówiłem. Spoko loko, lećmy sobie dalej. Francja powiększa się o nową osadę. Avignon? Dobra, gdzieś tam na południu. Ale patrzcie, jaka ta mapa jest dziwna. No, Pangea miała być, a tu autentycznie jakiś fraktal z tego będzie. Cześć, Turek. Jeszcze, kurczę, tyle tych miast muszę narobić. No masakra jakaś. Zwykła epoka. Okej. Oni też mają zwykłą. Tutaj ciemny wiek, Saladyn. A, też spoko. Dobra, czego teraz potrzebujemy? Nie no, chyba dalej to. Bo będę robił te kampusy. Robię, w sumie ciągle robię. Ta, dobra. Nie ma co tam kombinować. Gubernator objął urząd fantastycznie. Kolejny ludek się urodzi. Warto by to było pola obrobić. Też tak rozkminić, gdzie konkretnie wszystko ma być. Tu będą kiedyś trzy fajne farmy. W trójkącie. Tu też by były fajne trzy w trójkącie. Tylko, że ja tutaj produkcji nie mam. Więc tu by tartak było dobrze zrobić. Tu dwa tartaki byłoby dobrze zrobić. No. I tu by też warto było dzielnię wojskową zrobić właśnie ze względu na dodatkowe punkty produkcji. Wobec tego może być ciężko. No i barby by się dalej mogły pojawić. Nie miałbym nic przeciwko, bo one mi te punkty dają. O, jakby tak weszło, to miałbym dodatkowy szlak. Nie obraziłbym się. Zapewniają udogodnienia. O, my mamy najwięcej tego gipsu chyba, prawda? Chociaż srebra też może być dużo. Ale na razie umówmy się, że to no gips 3 sztuki, dobra. Zapewnia dodatkowe gipsy. Nie mam więcej, dobra. Bierzemy, próbujemy, może się uda. Pewnie nie, to pierwsze przejdzie, drugie nie. Tak podejrzewam. O, patrzcie, drugie też przeszło. A pierwszy... O kurcze, pieczone. To ciekawe.
ten głosował na mnie, a na tego ziomka inni. Ha. Niespodzianka. Drugi taki głosował Teddy. Nie, przecież tu go nie ma, co ja gadam. Spichlerz chyba niech zostanie. 19, to już wolniej. Dobra, czyli kolejne miasto, które będziemy chcieli założyć, to będzie... Nie no, potrzebuję chyba szybko zrobić tu i tu wszystkie po prostu. Tylko, że ludzi mi szkoda. Kurczę, to może by tego tutaj. No właśnie, to tu by trzeba było iść. To nie wiem, czy się pokuszę. Osadnik 17, masakra jakaś. Tu 8. O, to tu można dać. Tak, to potem jeszcze młyn zrobimy, koszary i fajnie będzie. No tu już widzimy, jest produkcja. I tu byśmy dali koszary. Tu koszary, tu koszary, tu stajnie. Wszędzie bym chciał mieć te wojskowe. Bo tu jest produkcja, a kolejne budynki w dzielnicy wojskowej i dają jeszcze więcej produkcji. Czy ja się w ogóle chcę z tym Teddym zaprzyjaźnić? Bo gdzie on jest w ogóle? Siema ziom. Wyślij delegację. Ja bym chciał cię obejrzeć. Dobra, on musi być gdzieś dalej i nie lubi się z tą. To dobra, to jest nasz przyjaciel. Też wyślemy. To jest nasz przyjaciel, szanowni państwo. I patrzcie, jakie ma fajne rzeczy. Jak to nie? 2. Masz gips, jak widać. No dobra. Luksusy są fajne. Luksusy są bardzo fajne, bo... Źle, żem kliknął. No chociaż nie mam nadwyżki. Chociaż za chwilę to się może przemielić. Ale będzie to lepiej wyglądało tutaj. Będą po prostu pozytywne efekty, jak będę miał tego zadowolenia nadwyżkę. Taką wyraźną. A na tym zawsze mi zależy. Ostatnio, zresztą w tej grze Bizancjum, która też się toczy jednocześnie. Fajnie to wygląda, fajnie to działa. Mimo tego, że tam spodziewałem się ogromnych problemów z zadowoleniem ze względu na zmęczenie wojną, bo nie chciałem przerywać tych wojen, bo nie mogę ich wypowiadać. Taki warunek na grę, taki pomysł na grę. Ale jednak tamtego zadowolenia mam sporo. O dziwo. I to się świetnie sprawdza w boju. Przeżyłem wiele strasznych. Cóż my teraz rzeczy. Mamy? Lojalność. Oj, ta premia z kampusem. Chyba już to można wziąć. Co prawda widzimy tylko 3. Na razie tylko 3, ale mam 20 punktów, także takie 3 to nie jest mało. Dobra, będziemy podmieniać w tej WFT. Myślę, że... Tak. No i dobra, to będzie słabe miasto. Puteoli. Ale będzie. 1-3, opatrzcie. Dwa fajne pola, trzeba by pomyśleć. I od razu, co my chcemy tutaj zbudować? W tym mieście chyba jednak jeszcze kampus. Jeszcze chyba kampus. Wszędzie będzie słabo. Ale jakby na tej tundrze robić kampusy. Znaczy dzielnice po prostu, co ja gadam. Tu dzielnicę bym dał. Tu przemysłową. Przy tartakach dwóch, no zawsze coś. Tu od biedy kampus. Tu biznesową, jak mówiłem, tu port. Tu pierdzielnąć jeszcze na przykład kulturową, a tu rezerwat? Albo to bym tylko te trzy pola objął, bo to bym chciał sobie wziąć. No, a tym bym poszedł w tym kierunku i też bym tutaj takie zagłębie dzielnicowe zbudował. Mega dzielnie. To by było niezłe. To jakby dać... To by była niezła ta przemysłowa. Dobra. Tak zrobię. Klepnę sobie ten kampus. Niech on się zblokuje. Udogodnienia minus 1. Już źle i tylko 2 obszary mieszkalne. Damy tutaj gubernatora i będzie lepiej. Spokojnie.
Czyli tak, w pierwszej kolejności no spichlerz, potem pomnik. Tak to zróbmy. Niech to się powolutku rozwija. Jako tako będzie. Może nie będzie jakoś szczególnie dobrze, ale jako tako będzie. Jako tako przyzwoicie, szanowni państwo. Kurczę, za chwilę będą te. Już mam gubernatora, to tutaj mogę dać kogo? A niech on sobie... O, chociaż Liang by się przydała. Bo Wiktor będzie przenośny i tutaj oczywiście kiedyś będzie... Tak, tu będzie Liang. A Wiktor będzie gdzieś na froncie, czyli w Lyonie najprędzej. Mam nadzieję. Czyli tutaj można dać Reinę, bo ona szybko tutaj widzimy. Szybciej zbiera pola wokół miasta. Ona tam będzie pasowała. Będzie? Będzie. A niech se idzie. Tylko salę audiencyjną trzeba zbudować, żeby to wszystko ładnie działało. Żeby były te obszary mieszkalne. Tylko, że jeszcze jeden mi potrzebny. Ta padana to jest słaba. Jeszcze jeden, cholerka, ostatni. Przestawimy to, bo bym chciał, żeby z 7 schodziło na 6. No i szlaki handlowe by się przydały, żeby przyspieszać te świeżo założone miasta. Tylko obszary mieszkalne trzeba porobić oczywiście. I będzie ok. Idziemy po włoskie prawo na wariata, na pałę. Mury. Tak czy siak je muszę odkryć. Dobra, idziemy po włoskie prawo. W ogóle ten układ to mi się tak nie podoba. Zwykle właśnie idę w to boskie prawo, bo jest najszybciej. Zreformowany kościół wcale nie jest jakiś wyjątkowy. To jest trochę za bardzo rozwalone. To jest ciekawe. Nigdy tego nie używałem. To są te obszary mieszkalne i względy. Bo zwykle zauważcie, że jest to wszystko w kupie. Tu są trzy w jednej doktrynie. Idei znaczy się. Tu jest tak rozrzucone. Tu jest w kupie. I tu jest w kupie. A tam jest tak rozrzucone. Rozstrzelone. Nie wiem czemu. Ale tak to jest i zwykle to boskie prawo biorę. A jak kiedyś się tak bawiłem, dłubałem, to dobrze to nie wyszło. Dobra. Powolutku się tu zbliżamy, ustawiamy. Jak się barwy pojawią, to ok. Patrzcie, jaka piękna droga już. Fantastycznie. Nie no, z tą drogą to jest fajna sprawa. Uuu, wojownik jeszcze? Z czym do ludzi, chłopie? No właśnie, tego by warto było jeszcze dopalić. To jest salwa, tak? Tak, czyli on tutaj sobie może stać... tu, żeby się w razie czego szybciej wrócić. I ty tu. Niech tutaj nam się barwy pojawią. Nie miałbym nic przeciwko. Absolutnie. Czy ten robotnik budowniczy dojdzie, czy nie dojdzie? A czy tamta nam nie idzie, czy nie idzie? Bo tak troszkę się szykuje. Nie boję się. W zasadzie. Ale... Siła 180. 447. No. To jest garnizon, w razie czego. I tu jest garnizon już. No, dobra, można go tu ustawić na wszelki wypadek. Bo on będzie gdzieś tu musiał zmierzać albo tu. No wypadałoby mieć więcej jednostek. Ty, idzie. Czy ona poważnie mnie zaatakuje, a ja właśnie... Dobrałem się do kurz. Także moja droga, życzę powodzenia. Z tym, że właśnie. Najemnicy. Tu by było fajnie iść. Za 250 tego nie przezbrajać. Come on. No dobra, jak chcesz się bawić, to chodź. Chodź. Które będzie lepsze? To będzie lepsze w pierwszej kolejności. Dobra, to grzejcie. I wy się tu fortyfikujcie. O, pięknie. Chodź bliżej, to cię strzelę.
Będzie mnie stać na te dwie najważniejsze z garnizonem jednostki, więc spoko. Bardzo bym chciał, żeby ona mnie zaatakowała, autentycznie. Jakie to by było dobre. Bardzo dobre. Bardzo by mi się podobało. Chciałbym już mieć przemysłówki, bo tutaj i tak muszę iść tędy dokładnie. Ej, nie mam trzech kopalni, lol. To jest z pięć tur. Pięć tur drogą nie chodzi. No kamieniołomów mnóstwo narobiłem, a kopalni niezbyt. No przydałby się pan budowniczy. O Jezu, tylko że nie mam gdzie ich robić. Kupić? Tu by była kopalnia. No czekajcie, bo ja mogę sprzedać żelazo. 3. Dobra, nie, z nią się będziemy bili. Konie 3, to nie. Ej, co tak mało? 4 na turę. No dobra. Chcę kupić budowniczego. Także sami wiecie, rozumiecie. Tylko, że będę miał problem, nie starczy mi już kasiory na te kusze. Jeszcze pole też bym musiał kupić. O wow. I tu obrobić. Kurczę, znowu ilu tych budowniczych potrzebuję. Strasznie dużo. Dobra, to poczekamy chwilę. Może poprzestawiam tutaj. I dam jednak tych budowniczych. Może legiony bym sobie jeszcze jakieś zrobił do jasnej, ciasnej anieli. To naprawdę trochę... Być może troszeczkę przeginam. Czy to jest możliwe? Dobra, chodźmy, chodźmy jednak troszkę bliżej. Wy się zamieńcie, chłopaki. W następnej. Być może ociupinkę przeginam. Saladyn. Okej. Okay. Osadnik się robi. Za 12 kolejną dzielnię będę mógł dać. Zobaczmy jak te krówki. 2-1, tu 3. I już znów będzie obszarów mieszkalnych brakowało. No niedobrze. No nie bój się. Żadna godzina życia. Chodź, chodź, chodź. Chodź, małpeczko. Dobra, to wytrzymam chwilę. Nie będę przezbrajał, żeby ją zachęcić do ataku. Atakuj mnie. Atakuj, atakuj. Tron wataszki też jest fajny. Ale to salę musimy zrobić. No i akurat będzie znowu z 7 na 6. Może być. Może. I targowisko potem szybko, żeby ten kupiec był możliwy do zrobienia. I z tym osadnikiem założymy tu miasto i będzie komplet. I z głowy. No i te kurcze też tak... No dobra, no zakładamy, że się nie pojawi w ostatniej chwili obóz barwów żaden. Nie znajdują czasu. Ja bym się trochę zdziwił. I by troszkę przykro mi było. Muszę tego budowniczego wziąć, ale muszę też skończyć tych osadników. Ojejku. Czyli czekam cierpliwie. Zmienię potem. O Jezu, tylko że to 11. 250. No tu ten. Tylko że jeszcze to pole musiałbym kupić. Kopalnia. Czy jakoś szybko weź 25 tur, to nie tak szybko. Gdzieś kopalnię mogę zrobić? Tak na już? No trochę niezbyt. Niestety. Czyli to pole musiałbym kupić. Nie no. No i problem. Bo to czy to? Nie no, wolę to. No dobra. Niech będzie tak. 1-3. No dobra, niech będzie tak. Pyk. Zrobimy te kopalnie, przyspieszymy ten termin.
Tutaj będzie siódmy ludek. Na dziesiątego będę musiał czekać, jeśli będę chciał przemysłówki robić. Trochę szkoda, ale tutaj będzie kupiec. Na tym mi zależy. No chodź mi atakuj. Chodź, chodź, chodź. Ty idź tu. Ty idź tu i pyk. A czy ja 6 farm już zbudowałem? A ty możesz siedzieć tu w zasadzie. Spokojnie jak na wojnie. Katarzyna chce mi konie sprzedać. Bardzo ciekawe. Lugdunum. Ale bieda. Ale powolutku się będziemy rozwijać. No i dobra, i tutaj... Tutaj ten portową najchętniej zbudował w pierwszej kolejności. Tutaj. Przy tych dwóch surowcach morskich ładna będzie portowa. To muszę odkryć portowe. Bo tam też będzie. Tam też będzie latarnia i to będzie kolejny szlak handlowy. Na tym nam zależy. A więc powiem wam, że zmienimy i szybko skoczymy tutaj. Bo w tym momencie nigdzie nie będę tej przemysłowej kolejkował. A to by było dobre, jakby tutaj zakolejkować szybko. Te portowe, czyli jedną tu. Najpierw pomnik, żeby szybciej to pole się wzięło, potem spichlerz. Bo tu już kampusów robił nie będę w tym mieście i w tym mieście. Powiedzmy, te cztery są moim rdzeniem. No i miejmy nadzieję, że Lyon kiedyś będzie rdzeniem, bo tak wygląda, jakby się szykowała. I tak mi się to podoba, że ja nawet tutaj, szanowni państwo, zrobię takiego ładnego screena. I pytanie brzmi, czy Kaśka chce się bić tymi śmiesznymi wojownikami? Oby. Chciałbym, żeby się ze mną biła. Pójdziemy te perły obrobić trzecią akcją, ostatnią. Zadowolenia troszkę będzie. Tylko fajnie... O, ty. Ciekawe. Kurde, ja mam ten szlak tam do niej. Ja bym wolał po tym szlaku. No nie chcę, żeby mi to splądrowali. Dobra, odrzuć. Czekamy cierpliwie. Plan był niegłupi, lekarz bez znajomości, ale ja jej się i tak kompletnie nie boję. Jezu, co ja nie mam trzech kopalni ciągle? Jak nie tutaj jedna? O, żeż mordę, nie mam trzech kopalni. No nie. Czyli to jeszcze jest mi potrzebne. Myślałem, że gdzieś tu sobie zrobiłem kopalnię. Jakoś tak przy okazji, a jednak nie. O, wow! No trzeba to zrobić przecież. Czyli tym chłopkiem nie pójdę tych pereł zrobić? Czy to jest... Nie aż nazbyt smutne. Ale srebro też będzie. A to dobra, to czekajcie. Srebro też okej. Bierzemy. A zblokujmy, będzie szybciej spichlerz, będzie żarełko, obszary mieszkalne i miasto się będzie rozbijać. Okej, może tak być. I ty chłopie zrobisz to i będziemy mieli komplet. I tę eurekę sobie zgarniemy. Oj, fajne umowy tam były, szanowni państwo. Trzeba oczywiście zajrzeć, zobaczyć. Ej, co oni tak mało mi tu płacą? No, to ja poczekam. Aż tak kasiory nie potrzebuje. Kurczę mordę jeża. Dobra, zobaczymy. Będziecie w większej potrzebie, to będziecie skorzy więcej zabulić. I o to oczywiście chodzi. To szkoda tego ludka. No ale trudno. Będziemy miasta mieli. No patrzcie, no niby się szykuje. No, ale tak się szykuje, że nie wiadomo kiedy się wyszykuje. Dwie turki, to lubię.
z tego pola zeszło. I tu jeszcze. To jest ładne. To będzie fajne miasto. No i tutaj tak, dokończmy te. Chociaż, nie, dobra, nie boję się. Najpierw bibliotekę. Stonehenge. Ale to już, Jezu, Stonehenge. To będzie prorok. Ha. Gdzie jest jeszcze kamień? A tu? Tu by był szybciej. 14 pokazuje. No właśnie. Tu... Nie, gdzie jest kamień? Tu by dało się wcisnąć. Albo tu właśnie. Ten nie musiał pola kupować. Powiem wam, że tak sobie klepnę. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. No ale niech to tam sobie wisi. Idziesz się bić? Chodź się bić. No nie bądź taka. Nawalajmy się. O, i teraz od razu trzeba. A nie, ciągle nie mam tego pola, kurczę. Nie no, kolejne muszę kupić. O, to też by, tutaj też by był fajny port. To tu czy tu, tu czy tu. I tak stąd nie wypłynę, chyba że okrętami podwodnymi. No które pole lepiej? Tu by było, tu by był chyba lepszy, tu lepszy byłby port, a tu na przykład ten. Park wodny, bo by sięgnął to miasto i to miasto, czyli to pole kupujemy. Tak, dobra. To jest dobry plan. Pyk. I ciach. I pyk. Bo tak jak widzimy, tu jest dwa i tu jest dwa. Te pola są bardzo podobne. W zasadzie identyczne. Pod pewnymi względami. No. Tutaj park sobie zbudujemy. I fajnie będzie. Także na trzepie tych miast. Aj, tylko że znowu potrzeba... A, dobra, on już teraz. Pyk, no. Wreszcie. No i to najfajniejsze. I niech wisi na tej kopalni żelaza. To jeszcze trzeba obrobić. No jeszcze jest sporo roboty. Trzeba będzie zmienić. Mało. I chcę ją trochę powkurzać. Obrona jest lepsza od bogactwa. Budowle obronne. A, chyba sobie darujemy. Tylko że... Chwila. Trzy tury. Targowisko jest. O tym właśnie mówiłem. Teraz to mam milion rzeczy do roboty tutaj. Trzy tury. Jest 19 aż. Nie, to trzeba zmienić w tym momencie. Trzeba dać tego budowniczego. No i niestety muszę w stołecznym mieście to zrobić. To niech wisi, bo jak będzie wojna, to pewnie będę coś tam szkolił. A, tu mi liczy, okej. Okay. A i tak bym tego nie kupił. Dobra, najpierw tego budowniczego chyba. Z 3 na 5 przerzuciło. A, może być. Tylko przydałby się Liang. Znaczy Liang by się przydała, bo to ona. Te morskie wypadałoby obrobić. To tutaj też by wypadało dać pana budowniczego. Po tej bibliotece, no akurat tak wyjdzie, będę zmieniał. No i tutaj przecież też trzeba. Budowniczy 4 tylko. No dobra, tak zróbmy. Okej, No, jakbym już kupował budowniczego, to tutaj, więc tutaj wezmę ten Liang, a potem ewentualnie będę ją przestawiał w tej weftę. Chociaż jeszcze, no właśnie, jeśli to by było moje święte miasto, Aretium,
To tu bym dał mokrze. Dobra, czyli jeszcze będę kombinował. Chociaż tutaj ta kulturka też by się przydała. O wow, bardzo by się przydała. Ale najpierw Liang weźmy. Do Lugdunum. Pyk. No i powolutku coraz lepiej to wygląda. Trzy jedynki, kończymy. Tyle dzisiaj. I przyjmujemy zakłady. Zaatakuje mnie czy nie? Bo tak wygląda, jakby atakowała. My tu Paryż widzimy pod naszymi granicami. Patrzcie, jak dobrze to zrobiłem. Aczkolwiek no trzy pola, to i tak będę potrzebował balonów, żeby na trzy pola walić. Ale to mi się podoba. No to musi być kiedyś moje. Absolutnie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, cicho.